a minister sprawiedliwości do wszystkich sędziów, 10 tysięcy sędziów, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego, osiągają ten wiek i wyrzuca się na emeryturę, jeśli sędzia mu się nie zasłużył, a jeśli mu się zasłużył, nie można wprowadzać stałej mechanizmu. To jest nadzwyczajna kasta, panie posiada szatan za władzeniu ludzkimi naukowy, serca zniszczyć. Przechodzi na emeryturę chyba że bracia, w instytucji, w której pracuje. Dzisiaj musimy więc dokonać wyboru, po której stronie stoimy. Musimy jasno się opowiedzieć. Nie możemy być domem wewnętrznie skłóconym. Nie możemy być ojczyzną wewnętrznie skłóconą. Bo inaczej się nie dostoi. Powinni przejść, jeżeli tak uzna prezydent, na stan spoczynku. Wspólnota. To, co pan mówi, opowiada, to nie wspólnota jest żadna to obrona raz, to rodzaj zbiorowości społecznej, której członkowie odczuwają kasty, więź psychiczną, gdzie relacje oparte są na zrozumieniu, na wzajemnej zgodzie, a podstawą współżycia ludzi jest przyjaźń, braterstwo, koleżeństwo, duchu intymności i prywatności. I mając to wszystko na uwadze, początki takiej wspólnoty wiążą się także z pierwszą polską parafią na terenie Kanady, założoną w 1875 roku w Wilnie na kanadyjskich kaszubach. Imigranci z Polski zostali tu osiedleni około 300 kilometrów od Toronto i dosłownie pozostawieni samym sobie. Wybudowany kościół i przydrożne krzyże są dzisiaj świadectwem wiary naszych rodaków i kultywowania polskiej tradycji. Ta parafia znajduje się na terenie niezwykle uroczym, zwanym nie bez przyczyny kanadyjskimi kaszubami. Walczycie z Polską. Jest to piękny teren z oceanem lasów i mnóstwem jezior. Wczoraj byłam to tam nasi harcerze znaleźli swoją przystań i każdego roku setki z i przebywa na obozie harcerze. Z Polską. Siostry bracia, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, praca misyjna misjonarzy oblatów w Kanadzie rozpoczęła się już w 1841 roku. Duszpasterstwo polonijne skupia się zasadniczo w Mississauga, Toronto, Brampton, Vancouver, Edmonton, Winnipeg, czy też w Ottawie i wielu innych miastach kanadyjskich. Ale w tym wszystkim jest coś więcej. To wspólne przekonanie tych ludzi żyjących w tak różnych epokach, że ludzką, prawdziwą wspólnotę można budować tylko wokół Kościoła. Ale spróbujmy to wszystko po kolei wytłumaczyć. Kanada, moi drodzy, jest drugim pod względem powierzchni krajem świata. Żyje dzisiaj w niej ponad 36 milionów ludzi. Toronto, stolicą Ontario, to dziś najbardziej dynamiczne, rozwijające się kanadyjskie miasto, a Mississauga to miasto w Kanadzie, którym procentowo najwięcej skupia się naszych rodaków. Ponad 70 tysięcy mieszka w Mississauga. Jak już wspomniałem, pierwsi emigranci przybyli po powstaniu styczniowym, a nasze roku skalę emigracja do Kanady nastąpiła pod koniec XIX wieku. Kanada tworzyła korzystne warunki osiedlania się dla rolników. Bardzo łatwo można było wejść w posiadanie na własność dużych terenów rolnych. I tę emigrację pierwszą cechowała niezwykła pracowitość, wytrwałość w znoszeniu niewygodnego życia, ale przede wszystkim szczera religijna. W 1898 roku powstała najstarsza polonijna parafia w zachodniej Kanadzie, parafia Świętego Ducha.
które będą w tamtym czasie parafia ta liczyła ponad 1000 Polaków rozproszonych po kanadyjskich prerwach. Był to także nowy model parafii, oparty nie na granicach terytorialnych, ale na etnicznych. Wiosny bracia wraz z napływem nowych emigrantów w Manitobie, Saskatchewan, Albercie powstało bardzo wiele kościołów, kapli, krzyży, przy których co pewien czas odprawiana była msza święta i inne nabożeństwa po polsku. Tam Polacy zbierali się, tam przy tych kapliczkach się modlili, tam się poznawali. I duszpasterstwo miało charakter objazdowy. Kapłan służył tym ludziom jako doradca. Służył tym ludziom jako tłumacz, jako pośrednim z lokalnymi władzami. Wspomnę tylko, że w tamtym czasie polscy obraci w samej tylko Manitobie obsługiwali ponad 81 placówek kościołów, parafii, kapliczek, punktów dojazdowych. Po II wojnie światowej zasadniczo zmieniła się struktura ekonomiczna i społeczna kolonii kanadyjskiej. W miejskich ośrodkach przemysłowych skupiało się aż 76% Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. Ponadto do Kanady przybyła nowa emigracja. Byli to żołnierze z rozwiązanych polskich sił zbrojnych w armii. Przeważnie ze znajomością języka angielskiego, z wyższym poziomem zawodowym, wykształceniem, byli to naukowcy, inżynierowie, lekarze, przedstawiciele innej zawodu. Około 80% emigracji powojennej osiedliło się w dużych miastach. Nową i szeroką grupę emigrantów polskich w latach 80. otwiera emigracja solidarnościowa, po niej stopniowo nasila się emigracja zarobkowa. W tym czasie ta emigracja solidarnościowa skupiła się, osiedliła się w Mississauga i stąd powstała największa polonijna parafia w świecie. Siostry i bracia, przykładem aktywnej wspólnoty duszpasterstwa polonijnego może nam właśnie posłużyć parafia świętego Maksymiliana Kolbe z Mississauga. Misjonarze oblaci prowadzą obecnie tę największą polonijną parafię w północnej Ameryce, ale i na całym świecie od samego początku, od zakupienia terenu, od scalania fundamentów, od budowy tego kościoła. Dlaczego? Jest to młoda parafia. Dlatego, że pan, obecnie do parafii należy ponad 15 tysięcy rodzin, co stanowi grubo ponad 40 tysięcy wiernych. W parafii też istnieje wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu od ponad 20 lat, gdzie przez 24 godziny dziennie w nocy i w dzień ludzie się modlą, adorując Pana Jezusa. Ponadto w parafii istnieje poradnia rodzinna, grupa biblijna, przyjaciół misji, matek w modlitwie, apostolat Złota Róża, rodzina różańca świętego, do której należy ponad 1200 wiernych, grupa modlitewna Magnifica czy TZ, zespół folklorystyczny Radość Joy, do którego należy ponad setka dzieci i młodzieży. Bardzo aktywnie działa młodzież. Na Światowe Dni Młodzieży w Polsce do Krakowa wyjechało tylko z naszej parafii ponad 350 młodzieży, a teraz potężna liczba szykuje się na wyjazd już do parafii. Każdy czwartek i piątek mają swoje spotkania. Ministranci to armia Bożych Sług, do której należy 120 chłopców i dziewcząt. Do pierwszej komunii w tym roku przystąpiło 161 dzieci, a ponad setka przyjęła sakrament bierzmowania. Kurek młodzieżowy gromadzi w sobie przede wszystkim młodzież urodzoną tutaj w Kanadzie, a która przepięknie śpiewa po polsku.
sąsiedziłby z swoim przedstawicielem. Polskie państwo popełniacie zasadzie. Oczywiście nie można pominąć chóru, orkiestry, czy będzie działała czy też Krajowa Rada Sądownictwa, to zobaczymy. Musimy można tak czasu, ale to również wymieniać ponad 40 grup tutaj działających. Nasza parafia, siostry, bracia również wrodzi nowe powołania kapłańskie, co jest niesamowicie ważne i zakonne. Wspomnę tylko, że ojciec Marcin Serwin pochodzi z tej parafii. Ojciec Paul Patryk, ojciec Mieczysław Burdzy, czy też inni. W nowicjacie na Świętym Krzyżu jest nowicjusz Jonasz Lali z naszej parafii. Od września formację seminaryjną rozpocznie następny młody chłopiec z tej właśnie parafii. Siostry, bracia, nasza wspólnota parafialna jest również wyjątkową pod innym względem, a mianowicie w specjalnym ołtarzu znajdują się relikwie pierwszej klasy kilkunastu błogosławionych, jak święty Jan Paweł II, siostra Faustyna, Andrzej Bobola, Eugeniusz de Mazeno, ksiądz Sopocko, matka Teresa z Kalkuty, dzieci fatimskie, święty ojciec Pio, czy też ojciec Maksymilian Korde. Siostry, bracia, w naszej wspólnocie duszpasterskiej nie zapominamy przede wszystkim o głównej misji zgromadzenia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej wobec najbardziej zubożałych ludzi na świecie. Ten charyzmat towarzyszył nieustannej trosce naszym misjonarzom. Święty Eugeniusz de Mazeno założył zgromadzenie właśnie poprzez nadanie mu miana głosić Ewangelię ubogim. W związku z tym misjonarze oblatni zobowiązali się do uczestnictwa w wielu inicjatywach na rzecz eliminacji ubóstwa. I dlatego aktywnie wspieramy jako parafia wielu misjonarzy rozsianych po całym świecie, jak w Kamerunie, Madagaskarze, Ukrainie. Jak również i dzieci w Polsce w wielu domach dziecka otrzymują na święta przepiękne paczki od naszej parafii. Miesiąc czasu temu dzięki ofiarności naszych parafian zostały wykopane 3 studnie głębinowe na misji w Kamerunie oraz powstaje nowy kościół. Już zalano fundamenty, powstają ściany. Wkrótce ta misja będzie miała przepiękną świątynię w Afryce, gdzie pracuje ojciec Ludwik Szpryczek. Moi drodzy, w spontanicznej wypowiedzi kardynał Józef Klem, który odwiedzał misjonarzy oblatów wiele razy w Kanadzie, tak podsumował bogactwo Polonii i naszą pracę. Trzeba spojrzeć na Polaków za granicą jako na tych, którzy też coś światu dają z tego bogactwa, jakie wynoszą z naszej ojczyzny, z bogactwa polskiego ducha i wiary. Osobiście postrzegam oblatów jako tych, którzy potrafią podejmować trudne wyzwania i potrafią dostrzec w emigrantach ludzi, którzy nie tylko chcą co zarobić, ale też chcą żyć wiarą i ziemią. Elementem jest to, że w tym środowisku bracia, nie eliminuje się czarnych gdziekolwiek owiec, tych, na świecie nas dzisiaj w tej chwili oglądacie. Zwracam się do was z prośbą o modlitwę intencji Polonii Kanadyjskiej, aby dalej pozostała wierna Bogu, aby dalej pozostała wierna naszej ojczyźnie w Polsce, a przede wszystkim, aby odważnie kroczyła ku zbawieńskiemu Chrystusowi w tym zliberalizowanym świecie. Proszę państwa, zbliżają się wybory samorządowe, będziemy mieli euro wybory, wreszcie wybory parlamentarne. Każdy z nas powinien przedstawić każdy z partii powinien przedstawić swój punkt widzenia w tym zakresie. Jaki docelowy model wymiaru sprawiedliwości widzimy w Polsce? Sprawny, efektywny, taki, który skutecznie rozwiązuje problemy Polaków. Natomiast to, że dzisiaj angażujemy, czy niektóre partie próbują angażować się w ten w rozwiązanie tego sporu instytucje europejskie, to jest naganne, bo to jest wykorzystywane przez wrogów Polski. No i to mocne słowa, ale nie waham się o tym mówić. To jest wykorzystywane.
wykorzystywane przez wrogów Polski i wreszcie wykorzystywane jest także do jakiejś walki wewnętrznej, personalnej w samej Unii Europejskiej, bo dzisiaj słyszymy o tym, że Franz Timmermans będzie konkurował być może z Junckerem o stanowisko, próbuje być bardzo radykalny i wykorzystuje sprawę Polski do własnych osobistych celów. Dobrze, pan Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Panie ministrze, jak się panu podoba taki sędzia, który skazywał na 2 lata bezwzględnego więzienia człowieka, który powiedział, że PRL jest bardzo zadłużony? No to dosyć, które pani redaktor przytoczyła, to nie jest dosyć, z którego można być dumnym w stanie wojennym. Ale wie pan, ale właśnie tego sędziego będziecie bronić. W stanie wojennym można było wydawać wyroki i orzekać w sposób bardziej przyzwoity, to bez wątpienia. Ale ja bym sobie zadał pytanie, jak ten sędzia zachowywał się po 89 roku, bo jednak pamiętajmy też, że minęło 30 lat. On, no tak, tylko jest, tylko nie całe życie. No. To prawda, natomiast pytanie, jak on orzekał w ciągu specjalnie przytoczyłam ten przykład, dlatego że właśnie panu sędziemu zarzucano, że wtedy, kiedy zajmował się sprawami osób, które na przykład tam miały problemy właśnie z wyłudzaniem VAT-u, no to pan sędzia ich uniewinniał. Więc było o nim ostatnio głośno. No ale dobrze, panu się nie podoba ten przykład. Znaczy uważa pan, że to rozumiem, że to nie jest dobry sędzia do Sądu Najwyższego. Pan by nie chciał mieć go w swoim składzie, tak? No nie zadałem pytania o jego postawę etyczną w ciągu ostatnich 30 i zawodową w ciągu ostatnich 30 lat, dlatego że uważam, że to jest mimo wszystko pytanie ważne. Pytanie, jak sprawdził się w Podobie Rzeczpospolitej, jako rzekomo Podobie Rzeczpospolitej, ale na podstawie nawet tego dosyć niewyczerpałbym wniosków fundamentalnych dla reformy wymiaru sprawiedliwości. My poparliśmy ten apel o skierowanie kwestii do Trybunału Sprawiedliwości z prostego powodu, bo my chcemy sądów, które nie są upolitycznione, tak jak pan poseł Jachnik powiedział, bo to jest fundamentalna sprawa i to jest sens tej reformy. I uważamy, że te kroki, które zostały przyjęte... Ale panie ministrze, 2 lata więzienia za żarty z PZPR. No to przepraszam, ten pan sędzia to nie upolityczniony, chce pan powiedzieć? To jest zachowanie z lat 80. No, ale jeżeli ktoś ma, przepraszam bardzo, na tym skłonność, no ale panie ministrze, jeżeli ktoś ma taką skłonność do tego, no naprawdę, no 2 lata więzienia, pan sobie wyobraża? 2 lata więzienia za żart z PZP? No, ja sobie to wyobrażam, no takie wyroki nie znam. No właśnie, i co teraz z tym człowiekiem? To jest dobre pytanie, co robić z takimi ludźmi, ale Sąd Najwyższy i sędziowie sami nie byli w stanie osób, które mają to... A co tak zrobić z takim człowiekiem? Ale przepraszam bardzo, pan... Znaczy ja, jeżeli byłbym zaangażowany w sądownictwo, to znaczy byłbym... Nie, ale przepraszam bardzo, pan jest zaangażowany, bo pan jest politykiem. Siłą rzeczy pan jest... Dobrze, ale to jest pytanie, co my możemy robić jako politycy? Możemy mówić tak moralnie, taka postawa nam się nie podoba. Nie zasługuje więcej. Na jakiekolwiek poparcie. Proszę. A drugą sprawą jest to, w jaki sposób możemy dochodzić do reformy wymiaru sprawiedliwości. Co zrobić z takim człowiekiem? Panie ministrze, są sądy, to też jest niedyscyplinarne. Reformy wymiaru sprawiedliwości, żeby ona rzeczywiście osiągnęła ten rezultat, na którym nam wszystkim zależy. Ja się absolutnie zgadzam. W tej kwestii Polska rzeczywiście jest jedna, powiedziała pani poseł Lichocka, i myśmy w kategoriach takich się doprowadzić do tego, żeby środowali, żeby sądzenie w wymiarze sprawiedliwości było lepsze, mimo że się naprawdę obawiam, żeby politycznie i interpretacje sądownictwa tak jak ono zrobiło, w tej chwili nie będzie służyło temu celowi, nie będzie służyło temu celowi. Trzeba szukać rozwiązań, które są kompleksowe, a nie tylko i wyłącznie poszukiwania personalnych zmian wśród gładki ślad. Jana Lichocka, jedno zdanie i kończymy, że ma żadnego sędziego Milewskiego, ponieważ
Kieruje ta roztropność innymi cnotami, bo wskazuje im,
zasadę, co jest dobre, miarę, a więc sposób dochodzenia do tego. Zasada i miara. Co to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość polega na stałej, trwałej woli oddawania innym tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest cnotą rektywności, oddanie Bogu tego, co mu się należy. Co to jest męstwo? Męstwo daje wytrwałość w trudnościach, stałość w kontynuacji dobra. A więc męstwo to nie jest tylko odporność na wytrwałość, gdy przychodzą trudności, ale męstwo polega także na stałości w czynieniu dobra. Bycie mężczyzną to również to oznacza. Nieraz o tym tylko w momencie zapominamy, tylko mówimy o wzmacnianiu się w trudnościach, ale też czynienie stałe, czynienie dobra wymaga męstwa. Uzdalnia aż do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Co to jest umiarkowanie? Pozwala opanować dążenie do przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. A zatem umiarkowanie pozwala nam łaknąć w nadmiarze, a jednocześnie zaspokajać niedobór. To jest umiarkowanie. Co to są? To były cnoty ludzkie, tak zwane cnoty kardynalne. Przypomnę, roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Teraz co to są cnoty teologalne, cnoty boskie, tak zwane również. Są to cnoty, których początkiem, których motywem, których przedmiotem bezpośrednio jest sam Bóg. Wszczepione wraz z łaską uświęcającą uzdalniają do życia w obcowaniu z Trójcą Świętą, kształtują życie moralne, cnoty moralne. Stanowią one rękojmie obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka. Jakie to są cnoty teologalne, nazywane teologalnymi? Są to trzy: wiara, nadzieja, miłość. Cnoty ludzkie, tak zwane kardynalne, mamy cztery. A cnoty teologalne, tak zwane cnoty boskie, są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Wiara to jest cnota, dzięki której wierzymy w Boga, a więc w osobę i to wszystko, co On nam objawił. A więc wierzymy w Boga, wierzymy Bogu. A objawił nam to, co Kościół podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą prawdą. Przez wiarę człowiek w sposób wolny całkowicie powierza się Bogu. Dlatego wierzący stara się poznać i czynić wolę Bożą. Ponieważ wiara działa przez miłość. Poznać i czynić wolę Bożą. Wiara. Nadzieja. Nadzieja druga z cnót teologalnych, dzięki której z trwałą pewnością pragniemy, oczekujemy od Boga życia wiecznego. Pokładamy naszą ufność w obietnicy Chrystusa za pomocą łaski Ducha Świętego, bo chcemy wytrwać do końca naszego ziemskiego los przyszłych emerytów, nie tylko tych, którzy są w tej czyli chwili. To jest cnota, która to jest pomysł, pozwala nam spodziewać się tego, czego nie widzimy. Co to jest miłość? Miłość to także cnota teologalna, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko i wszystkim, a nasz bliźnich jak siebie samego ze względu na to, że miłujemy Boga. Jezus uczynił z niej przykazanie nowe, pełnię prawa. Miłość jest więzią doskonałości. Autor listu Kolosa formą wszystkich innych zasad, które ożywia, inspiruje, łączy i porządkuje między sobą. Bez niej jestem niczym, a jeśli miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał, mówi Święty Paweł w liście do Koryntian. Co to są dary Ducha Świętego w związku z tym? Dary Ducha Świętego to są trwałe dyspozycje, które czynią człowieka uległym, by szedł za natchnieniem Bożym.
Duch Święty nas prowadzi. Tych darów jest siedem. Winowy to mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża, o której Pismo mówi, jest początkiem mądrości. To są dary Ducha Świętego, siedem darów Ducha Świętego, ale są również owoce Ducha. To są doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty. Tradycja Kościoła wymienia ich 12. Mamy dzisiaj tych wymienianek sporo. Możemy nie zapamiętać, ktoś już nie pamięta tej wiedzy katechizmowej, ale warto sięgnąć do katechizmu, sobie przypomnieć i o nie się modlić, bo nade wszystko nie są dary Ducha Świętego z nas, tylko są rzeczywiście darami Ducha, a dar jest darmo dany. Dawca daje wtedy, kiedy chce, jak chce, komu chce, ale jak ma dać, skoro się go nie prosi? Więc 12 owoców Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, strzemność, chociaż ja przypomnę, żebyśmy podnieśli najniższą emeryturę i rentę oraz wprowadziliśmy program Senior Plus, który między innymi są darmowe leki dla seniorów powyżej 75 roku życia. Opracowywana jest teraz bardzo szeroka polityka senioralna. Bardzo dużo będzie też funduszy kierowanych na uruchamianie wszelkich aktywności i poprawy standardu życia seniorów. Ale na przykład mamy program Dostępność Plus, który dofinansowywać będzie budowę win w 3-4-piętrowych blokach na tych trzecich i czwartych piętrach. Przecież mieszkają również starsi ludzie. Do tej pory żaden polityk ani z Platformy, ani z PSL-u się nie zainteresował ich losem. Proszę pana, przez 8 lat tego nie zrobiliśmy. Natomiast uruchomiliśmy fundusz i teraz i samorządy, i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły występować o dofinansowanie, żeby takie windy na przykład w tych blokach robić, żeby ludzie starsi, którzy mają trudność z poruszaniem się, nie byli odcięci od świata. To są takie zwykłe rzeczy, ale ja chcę zapytać pana posła Rabija o wybory w Warszawie, bo już pan z was uprawia, że wszyscy wiedzą, muszą się do głosu słuchać. O czym oczywiście ojciec ta grupa była przez ostatnie lata pomijana. Serdecznie zapraszam na doroczną pielgrzymkę do amerykańskiej Częstochowy w Dyersdale, Pensylwanii, na uroczystości spotkania rodziny Radia Maria z Ameryki Północnej. W tym roku będziemy szczególnie dziękować Bogu przez ręce Matki Najświętszej za stulecie niepodległości naszej ojczyzny. Pielgrzymka w dniach od 30 czerwca do 2 lipca. Gorąco i serdecznie zapraszamy. Zapisy u prezesa Kiliow Radio Maria Kanada, pani Joni Strzeżek, telefon 905-845-3553. Niektórzy myślą o zmianie, że to pan ma być sobie tym koniem. Rafał Trzaskowski, czy ma wypaść się z tego wyścigu, czy przejść na pozycję numer 2? No, zaczęliśmy od sezonu truskawkowego i zakończamy sezonem truskawkowym. Nie ma takich planów, nie rozmawiamy o tym absolutnie. A ci ma pan tego niezadowolenia z sytuacji? Tradycje obywatelskie jest Rafał Trzaskowski, ja robię wszystko, żeby wspierać go w... Pan Paweł Rabi z Nowoczesnej przed chwilą mówił... Także na pielgrzymkę zapisują w Nowym Jorku pani Jolanta i Andrzej Lewandowscy. Numer telefonu 718-326-2298. 718-326-2298. Witamy serdecznie panią Jolantę, pana Andrzeja. 718-326-2298. W dniu litym w stanie Connecticut pan Marian. Telefon 860-225-4253. 860-225-4253. A także zapisy w sklepie Poldarex 102 Broad Street u państwa Białków. Telefon 860-225-9275. 860-225-9275. Zapraszamy. Zapraszamy na pielgrzymkę. Zapraszamy także na piknik, który
Węgier Toronto, o czym także informuje ojciec Jacek. Przyszły marsze dla życia i rodziny. Hasłem przewodnim tegorocznej manifestacji była Polska rodziną się. Uwaga, uwaga, wiosenny piknik Radia Maryja w Parku Paderewskiego. Niedziela, 17 czerwca, Dzień Ojca. Zapraszamy całe rodziny wraz z ojcami i dziadkami. Będzie rodzinna atmosfera, zajęcia dla dzieci, dobra kuchnia, bar, loteria, niepodległościowe śpiewanie i dobra zabawa. Do tańca zagra grupa Sonet. Niedziela, 17 czerwca, Park Paderewskiego, Dzień Ojca. Brama otwarta już od 9. Przeświętą odprawimy o 12 południe. Serdecznie zapraszamy. Daję nowe życie, dlatego chcę dzisiaj pokazać tą radość życia. Dzisiaj też moja przyjaciółka właśnie urodziła dziecko, więc dla mnie to też jest taki jest piękny druga. Dzień, w którym możemy się cieszyć, możemy świętować. Pani na marszu z dziećmi? Z dziećmi. Ile pani dzieci ma? Mam ósemkę. Dużo radości, wesołych. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę spotkania, a rozpoczynamy Mazurę. I zagroził zaostrzeniem wojny handlowej. Amerykański przywódca skrytykował też publicznie premiera Kanady. Z Waszyngtonu Marek Wąbrowski. Spotkanie przywódców z Europy, Ameryki Północnej i Japonii bardziej przypominało formułę G6+1 niż G7. Główną się sporu były kwestie handlu międzynarodowego. Zarówno podczas spotkań dwustronnych, jak i konferencji prasowej. Prezydent Donald Trump narzekał na nierównowagę handlową i domagał się zniesienia barier celnych na amerykańskie produkty. Muszą pójść w dół, tak dalej być nie może. Jesteśmy jak skarbą, którą wszyscy rabują. Później amerykański prezydent zdecydował się na bezprecedensowy krok, odmawiając podpisania komunikatu końcowego. Winą Donald Trump obarczył premiera Justina Trudeau, któremu zarzucił nieuczciwość. Wskazał też na wysokie cła na produkty żywnościowe eksportowane ze Stanów Zjednoczonych do Kanady. Teraz kierujemy uwagę na cła na samochody, które zalewają amerykański rynek, napisał na Twitterze. Przedmiotem sporu była także propozycja ponownego przyłączenia do G7 Rosji. Mimo okupacji przez ten kraj Krymu, pomysł Donalda Trumpa poparł jedynie nowy premier Włoch Giuseppe Conte, który po swojej deklaracji został zaproszony do złożenia wizyty w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wąbrowski, Polskie Radio. Francuscy rolnicy rozpoczęli trzydniową blokadę 13 rafinerii należących do potentata petrochemicznego koncernu Total. Przyczyną są zapowiedzi importu znacznych ilości oleju palmowego. Zbierze Marek Brzeziński. Do blokady wzywają Francuska Federacja Związków Rolniczych i Stowarzyszenie Młodych Rolników. Instytucje te podkreślają, że rafinerie Totala mają zamiar importować 300 tysięcy ton oleju palmowego rocznie do produkcji biopaliw, mających zastąpić tradycyjne wytwarzane w oparciu o ropę naftową i jej pochodne. Dla rolników to jest realne zagrożenie. Olej palmowy jest ujęto 1/4 tańszy od produkowanego przez nich rzepakowego. Stąd z ich strony krytyka postępowania rządu, mówi jeden z rolników. Dla naszych francuskich firm produkujemy co roku miliony ton oleju rzepakowego. Teraz to będzie dramat. Wiele plantacji upadło. Protest rolników popierają ekolozy. Produkcja oleju palmowego to główna przyczyna znikania lasów, a wraz z nimi zwierząt, dla których są one środowiskiem naturalnym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niepublikowane wcześniej i napisane w języku polskim o wyjątkowym walorze artystycznym. Takie piosenki zwyciężą. Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Pod hasłem Polska rodziną silna w blisko 70 miastach w Polsce przeszły marsze dla życia i rodziny. W tym roku hasło nawiązuje do stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości. Manifestacje w niedzielę przeszły m.in. w Bydgoszczy, Ełku, Gdańsku, Szczecinie, Giżycku, Katowicach, Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu, Siedlcach, Warszawie, Zamościu i Żywcu. Uczestnicy dają publicznie świadectwo szacunku dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, mówi organizator Gryfickiego Marszu Grzegorz Burcza. Chcemy przede wszystkim publicznie zademonstrować, publicznie wyrazić nasze przywiązanie do wartości rodzinnych, do wartości związanych z życiem, zwłaszcza tym życiem najbardziej niewinnym, tym naprawdę jeszcze w momencie poczęcia, przed poczęciem. Dlatego to jest dla nas bardzo istotne. Jesteśmy akurat w momencie, kiedy obchodzimy też stulecie odzyskania niepodległości, stąd właśnie też ta koszulka, bo hasło naszego marszu tegorocznej edycji to jest Polska rodziną silna.
My uczestniczymy w wielkim takim pokładzie miast, można powiedzieć. W tym roku jest ponad 150 miast, które biorą udział we wszystkich tego rodzaju uroczystościach, marszach. I liczy się, kalkuluje, że we wszystkich marszach będzie brał udział ponad 160 tysięcy osób. Toruński marsz poprzedziła Eucharystia w katedrze świętych Janów. Homilię wygłosił pasterz diecezji ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Hiszpan Rafael Nadal triumfował rekordowy 11 raz, a drugi z rzędu w turnieju French Open. Najwyżej rozstawiony tenisista, który w dorobku ma 17 tytułów wielkoszlemowych, w finale paryskiej imprezy pokonał Austriaka Dominika Thiema 6-4, 6-3, 6-2. W całym turnieju lider światowego rankingu poniósł porażkę tylko w jednym secie. W tenisa grano dziś nie tylko w Paryżu, ale też w Poznaniu. W Poznaniu w marszu dla życia uczestniczył poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski. Polityk jest inicjatorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z polską konstytucją tak zwanej przesłanki eugenicznej. Wniosek dotyczący ochrony życia, rozszerzenia ochrony życia o osoby chore i niepełnosprawne, uznające niekonstytucyjność przepisów, które pozwalają na aborcję eugeniczną, złożyłem w imieniu grupy ponad 100 posłów pod koniec października. Minęło 7 miesięcy. To jest pozytywne stanowiska. Wyraził Sejm, a ostatnio prokurator generalny. Sprawa jest na ostatniej prostej. Nie wiem, jak długa będzie ta prosta, ale mam wielką nadzieję, że wkrótce życie w Polsce będzie chronione prawie w pełny sposób. Marsze to także okazja do wyrażenia oczekiwania zmian społeczno-prawnych, które zapewnią ochronę życia nienarodzonych. W Sejmowej Komisji Polityki Społecznej na rozpatrzenie czeka obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję. Przewiduje on usunięcie z obecnego prawa tzw. przesłanki eugenicznej, czyli możliwości zabicia nienarodzonego dziecka z powodu jego choroby. A pierwszy marsz dla życia i rodziny odbył się w 2006 roku. Na przestrzeni 13 lat organizacji marszu podjęło się ponad 150 miast i miejscowości. Patronem medialnym wydarzeń są m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Polskie ustępstwa w sprawie reformy sądownictwa wyczerpały się, powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Polityk w TVP Info odniósł się do sporu na linii Warszawa-Bruksela. Powiedział, że Polska jest gotowa na kompromis z Komisją Europejską, jednak potrzeba do tego woli obu stron. Tymczasem w minionym tygodniu Komisja podjęła kolejny krok w procedurze artykułu 7 wobec naszego kraju. Chodzi o wniosek o formalne wysłuchanie Polski w związku z reformą sądownictwa. Poparły go m.in. Niemcy oraz Francja. Przeciw była Polska i Węgry. Kolejną dyskusję na temat wytycznych Komisji w sprawie ustaw sądowych polskie władze najprawdopodobniej podejmą w tym tygodniu. Z unijnych źródeł wynika, że w najbliższych dniach wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans złoży wizytę w Warszawie. Marcin Jakubczyk, prawnik, ocenia, że w obecnej sytuacji doprowadzenie artykułu 7 wobec Polski jest nierealne. W dalszym ciągu nie mamy wprowadzenia kolejnego kroku artykułu 7, czyli tego mechanizmu sankcyjnego, ponieważ mamy do czynienia z dużym rozdźwiękiem w stanowisku w sprawie Polski pomiędzy Frankiem Timmermansem a Jean-Claude Junckerem. Nigdy nie twierdzę, że nie należy się przejmować. Trzeba być zawsze czujnym, ostrożnym, co nie zmienia faktu, że żeby zastosować kolejny mechanizm sankcyjny, tutaj jest potrzebna zgoda 4/5, jeżeli chodzi o poparcie państw członkowskich. A potem będzie potrzebna jednomyślność państw członkowskich, żeby rzeczywiście zakończyć tę procedurę, doprowadzić do końca. Co już w tym momencie jest nierealne, biorąc pod uwagę deklarację państwa węgierskiego. O uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu Komisja Europejska zadecydowała w grudniu. Bruksela zarzuca władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Część spornych kwestii została już przedyskutowana, jednak Frans Timmermans domaga się od Polski dalszych ustępstw. Paryż, Berlin i Londyn poparły deklarację końcową ze szczytu G7. Niespodziewanie aprobaty dla oświadczenia wycofał prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca w ostrych słowach skrytykował gospodarza spotkania w Charlevoix, premiera Kanady Justina Trudeau. Nazwał go nieuczciwym i słabym, a chodzi o kwestię ceł na stal i aluminium. Po szczycie Trudeau, którego kraj odnotowuje straty z powodu amerykańskich ceł, powtórzył, że jest przeciwny tym taryfom. Zapewnił, że Kanada podtrzymuje zamiar wprowadzenia
obniżenia ceł odbytowych od 1 lipca. W odpowiedzi prezydent Trump poinformował, że wydał polecenie amerykańskiej delegacji, aby nie poparła komunikatu końcowego. Wcześniej delegacja poparła ten liczący 28 punktów dokument. Trump ponowił też groźbę zwiększenia ceł na europejskie i zagraniczne samochody importowane do Stanów Zjednoczonych. Według europosła i ekonomisty Zbigniewa Kuźmiuka prezydent Trump stosuje w polityce zagranicznej model biznesowy, realizując jednocześnie amerykańskie interesy. W komunikacie po szczycie napisano, że przywódcy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Japonii zgodzili się co do tego, że istnieje potrzeba wolnego, sprawiedliwego i obopólnie korzystnego handlu. Wskazano też na znaczenie walki z protekcjonizmem, na poprawę dostępu do edukacji dla dziewcząt w regionach objętych konfliktami. Wspólnie z Bankiem Światowym kraje G7 i Unia Europejska zadeklarowały dodatkowe 3 800 000 000 dolarów kanadyjskich. Podtrzymali także sankcje nałożone na Rosję po aneksji Krymu. Poinformowano też, że zgodzili się podjąć dalsze kroki w odpowiedzi na jej agresywne zachowania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Do zwalczania pokusy zawiści zachęcił ojciec święty Franciszek w Watykanie. Podczas południowego spotkania z wiernymi papież modlił się też o pomyślne przebieg i rezultaty szczytu w Singapurze. W rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański biskup Rzymu nawiązał do niedzielnej Ewangelii. Jezus zareagował w niej na rozprzestrzenianie przez uczonych w piśmie oskarżeń, że uzdrawia on nie mocą Ducha Świętego, lecz złego ducha. Jezus przestrzegł, że uczeni być może nieświadomie popadają w większy grzech. Zaprzeczają i bluźnią miłości Boga, który jest obecny i działa w Jezusie, powiedział papież. Podkreślił, że jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jedyny grzech niewybaczalny, ponieważ zaczyna się od zamknięcia serca na miłosierdzie Boga działającego w Jezusie. Papież dodał, że to wydarzenie zawiera ostrzeżenie potrzebne nam wszystkim. Może się bowiem zdarzyć, że się na zero, z powodu dobra, dobrych osoby, może doprowadzić do fałszywego ich oskarżania. Dostrzegamy tutaj prawdziwą, śmiertelną poczynę, zjadliwość, z jaką rozmyślnie chce się zniszczyć dobrą opinię drugiej osoby. Chciałbym dać szansę dziewczynom, które nie występowały jak najbardziej, ale no nie chcę składać deklaracji, bo jeszcze przed nami dwa, trzy dosyć mocne treningi i dopiero wtedy zaczyna w nas kiełkować. Ojciec Święty ostrzegł, że taka postawa niszczy rodziny, przyjaźnie, wspólnoty i nawet społeczeństwo. Na zakończenie spotkania z wiernymi papież pozdrowił m.in. naród koreański, zapewnił go o swojej przyjaźni i zachęcił do modlitwy o pokój. Rozmowy, które odbędą się w najbliższych dniach w Singapurze, aby mogły wnieść wkład w rozwój pozytywnej drogi, która zapewni przyszłość pokojową dla wojsk ukraińskich i dla całego świata. Oto mówmy się do Pana i wszyscy razem mówmy się do Maryi Królowej Korei, aby towarzyszyła, wspierała tym rozmowom. W niedzielę do Singapuru przylecieli prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oraz przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. Pierwszy historyczny szczyt tych przywódców planowany jest we wtorek. Parafia polonijna pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga w Kanadzie obchodzi jubileusz 33-lecia. Z tej okazji w parafii sprawowana była msza święta. Przewodniczył jej prowincjał misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej w
Kanadzie ojciec Alfred Grzępa. Homilię wygłosił proboszcz parafii ojciec Janusz Błażejak. Podkreślił w niej, że parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe jest świadectwem wiary Polaków za granicą. Migranci z Polski zostali tu osiedleni około 300 kilometrów od Toronto i dosłownie pozostawieni samym sobie. Wybudowany kościół i przydrożne krzyże są dzisiaj świadectwem wiary naszych rodaków i kultywowania polskiej tradycji. Ta parafia znajduje się na terenie niezwykle uroczym, znanym nie bez przyczyny kanadyjskimi kaszubami. Jest to piękny teren z oceanem lasów i mnóstwem jezior. W uroczystościach jubileuszowych parafii wziął też udział dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Zwracając się do tamtejszej Polonii oraz kapłanów, podziękował za posługę i szerzenie polskości. Ogromne dzięki wszystkim kapłanom, wszystkim ludziom, każdemu z was, całej rodzinie Radia Maryja Szczecin działającym. Jesteście w różnych stronach, żeby zanieść temu światu Chrystusa. Dlatego gratulacje takiej parafii. Ta parafia żywa. Korzysta z my pomagajmy inny niż przewidziany przez przepisy sposób mianowicie inny niż określony przez całego serca zabrać wszystkim. Parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga jest największą polonijną parafią na świecie. Liczy około 40 tysięcy wiernych. Posługują w niej księża oblaci. Uroczystą mszę świętą z okazji jubileuszu parafii transmitowało Radio Maryja i telewizja Trwam. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Tak, precyzując, wydaliśmy 12 zgód, natomiast jeżeli chodzi o 4 operatorów... Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. I również wykazali, że... Tryb ratunkowy to miała być ostatnia szansa dla osób w ciężkiej chorobie, dla których leki nie są refundowane. Pacjenci skarżą się, że niewielu może z niej skorzystać. Szczegóły w naszym dzienniku. Reforma ze skazą. Biznes na uniwersytecie. Dlaczego to nie może się udać? Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego apeluje o przesunięcie reformy szkolnictwa wyższego. Optymiści w większości. Przełomowe wyniki wskaźników nastrojów konsumenckich, pisze członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Eryk Łon. W ostatnią drogę chcieli go chwycić żywego. To byłby duży sukces, który mogliby wykorzystać propagandowo. Urząd Bezpieczeństwa przez agenturę dotarł do Mariana Borysa Czarnego. Historię jego życia opisuje w naszym dzienniku dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Jacek Karczewski. Dostawca ponosi koszty. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. 17 minut po godzinie 2. Teraz Felieton, myśląc ojczyzna, pan Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wynik ostatnich wyborów we Włoszech napędza dużo strachu unijnym politykom i urzędnikom. Dwie włoskie partie, określane w Brukseli jako populistyczne, Ruch Pięciu Gwiazd i Lega Nord, tworzą rząd. Dla tutejszych tak zwanych elit to więcej niż koszmar. Wyniku takiego spodziewano się znacznie wcześniej, przed wyborami. W kuluarach szeptano i pytano, co to będzie. Najpierw Węgry i unijny kłopot z Wiktorem Orbanem, potem Polska z rządem Zjednoczonej Prawicy, następnie referendum w sprawie Brexitu i wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii, a teraz Włochy, jeden z 6 krajów założycielskich Unii. To pokazuje, że coraz więcej obywateli w Europie niezwykle krytycznie patrzy na tę organizację i jej poczynania. Czarę goryczy przelała polityka imigracyjna, ale w dyskusjach od lat pojawia się zarzut braku demokracji w Unii Europejskiej oraz arogancji jej urzędników. Niedawno przypomniałem w Parlamencie Europejskim, że pojęcie deficytu demokracji występujące w encyklopediach i słownikach jest tożsame z konstrukcją i funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Ludzie dostrzegają, że Unia przejmuje coraz więcej kompetencji, ograniczając swobodę na terytorium ich własnego państwa. Zwraca się też uwagę na fakt, że od dłuższego czasu Unia Europejska odchodzi od swoich chrześcijańskich korzeni, które eksponowali jej ojcowie założyciele.
Wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA stanowi do dziś traumę dla brukselskich decydentów. Przypomnę, że Trumpa czynnie w kampanii wyborczej wspierał brytyjski europoseł Nigel Farage, nazywany ojcem Brexitu. A Donald Trump wieszczył, że inne kraje Unii podążą drogą Wielkiej Brytanii, czyli będą z niej występowały. Niewątpliwie konsekwencją tego były nowe nominacje na amerykańskich ambasadorów w Europie. Całkiem niedawno właśnie nowy ambasador USA w Niemczech dobitnie powiedział w jednym z wywiadów, że chce wzmocnić pozycję konserwatystów w całej Europie. Stwierdził, że USA ma tu dużo do zrobienia i dodał: uważam jednak, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA wzmocnił pozycję pojedynczych osób i ludzi, którzy mówią teraz, że nie mogą pozwolić, by klasa polityczna jeszcze przed wyborami determinowała, kto wygra i kto powinien startować. Reakcja unijnych polityków była oczywiście do przewidzenia. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz stwierdził, że ambasador USA w Niemczech zachowuje się nie jak dyplomata, ale skrajnie prawicowy oficer kolonialny. Jednakże jeśli amerykański dyplomata ma rację, a wiele wskazuje na to, że ma, to nie może dziwić, że ujawniona przez niego grupa decydentów, tracąca wpływy, podnosi larum. Czy nie tak było w Polsce po 1989 roku? We Francji pocieszają się jednak, że Włochy to nie Polska, ale w innych krajach komentatorzy wskazują na głębokie pęknięcie między politykami a obywatelami starego kontynentu. I to politykami deklarującymi się jako prawicowi czy lewicowi, bo doprawdy czasem trudno oddzielić wśród nich lewicę od prawicy. Korespondent francuskiego Le Figaro w Brukseli zauważył, że kondominium prawicowo-lewicowe jest w agonii na całym kontynencie i polityczna przyszłość Europy rozegra się w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Koniec cytatu. Dowodem na to artykuł w brukselskim tygodniku Politico zatytułowany "Populiści szykują się do przejęcia Europarlamentu już za rok". I tego właśnie najbardziej obawia się brukselski establishment. Zachodzące polityczne zmiany w poszczególnych krajach członkowskich, a także wzrost nastrojów krytycznych wobec Unii Europejskiej są inspiracją dla europarlamentarnych przedbiegów, zwłaszcza, że przedstawiony przez Komisję Europejską budżet może być zatwierdzany przez następny Parlament Europejski wybrany w przyszłym roku. Jeśli eurosceptycy nazywani nader często populistami, tak jak na przykład we Włoszech, osiągną podobne wyniki, to może diametralnie zmienić się polityczny krajobraz w Brukseli. Do odzyskania demokratycznej kontroli nad unijnymi instytucjami droga jednak jeszcze daleka. Tak zwana klasa polityczna, o której mówił amerykański ambasador, trzyma się jeszcze mocno i ma duże wpływy. Nie jest wykluczone, że sięgają one także kręgów określanych przez nich jako populistyczne. Cóż to bowiem za problem? Delegować do prawicowych środowisk swoich zwolenników, którzy później w odpowiednim momencie zmienią kurs na prounijny, czyli proeuropejski. Dlatego wielu już teraz, w czasie europarlamentarnych przebiegów, domaga się deklaracji, czy w przyszłym europarlamencie wybrani europosłowie znajdą się w grupach prawicowych i konserwatywnych, czy też dołączą do obecnego prounijnego mainstreamu. Czy nie warto więc zawczasu przygotować się do tych wyborów także w Polsce? Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Mówił pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Już za chwilę modlitwa różańcowa, do uczestnictwa, której Państwa zapraszam. 655-23-33 oraz 655-23-66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych 011-48-56. Przypomnę jeszcze o pielgrzymce do amerykańskiej Częstochowy. W Nowym Jorku mogą Państwo zapisywać się u Państwa Lewandowskich, Jolanty i Andrzeja. 718-326-2298, 718-326-2298. W New Britain u Pana Mariana telefon 860
225-425-423, 860-225-423 lub w sklepie Poltarex 102 Broad Street. U Państwa Białków telefon 860-225-9275, 860-225-9275. Redaktoryści z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero zapraszają w sobotę 23 czerwca na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Przeświętą Niedzielną o 6.30 wieczorem. Po Przeświętej nabożeństwo różańcowe, witania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i koronka do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się w intencji Ojca Świętego, Radia Maryja, Telewizji Trwam w intencjach radiosłuchaczy, a w czasie nabożeństwa także dla Państwa możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 17 czerwca w niedzielę, za tydzień, czwartek po południu, msza święta w kościele